Szczęść Boże, Justyna Kędrę. Zapraszam na informacje dnia. W dobie koronawirusa nieocenioną rolę odgrywają lekarze i pracownicy służby zdrowia. To oni każdego dnia narażają swoje zdrowie i życie, by ratować innych. Dziś Polska podziękowała im oklaskami. W Światowym Dniu Zdrowia szczególnie pamiętamy o tych, którzy w walce z koronawirusem stają na pierwszej linii frontu. W symboliczny sposób o godzinie 13 cała Polska podziękowała im oklaskami. To wyraz wdzięczności za ich nieprzespane noce i długie godziny spędzone na dyżurach, a także za narażanie swojego zdrowia i życia dla ratowania innych. Szanowni Państwo, pracownicy służby zdrowia, za Wasz trud i poświęcenie, za olbrzymi wysiłek w dniach walki z koronawirusem, w Światowym Dniu Zdrowia składam Wam serdeczne podziękowania. Dziękuję Wam za Waszą pracę. Powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z dnia na dzień liczba osób zarażonych koronawirusem rośnie. Wśród nich jest coraz więcej lekarzy i personelu medycznego. We Włoszech to ponad 10 tysięcy osób. Są też przypadki śmiertelne, mówi dr Zbigniew Hałat. Ofiary, które ponieśli Włosi, ponad 100 lekarzy, jeszcze więcej pielęgniarek zmarłych z powodu COVID-19, jest takim pomnikiem dla generalnie pracowników opieki zdrowotnej, dla personelu medycznego. W Polsce według danych Głównego Inspektora Sanitarnego zarażonych jest blisko 500 pracowników służby zdrowia. Ponad 4500 przebywa na kwarantannie. Wiele oddziałów jest zamkniętych, bo pacjenci zatajali przed lekarzami ważne informacje dotyczące koronawirusa. Przez to narażali siebie, narażali pozostałych, narażali lekarzy. Dziś największym prezentem dla pracowników służby zdrowia jest przede wszystkim odzież ochronna i maseczki. Dlatego Polska wciąż walczy o sprowadzanie ich do kraju. Brakuje także przyłbic. Ich produkcją zajęły się różne instytucje, m.in. Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej. Jesteśmy w stanie ponad 200 w ciągu dnia takich przyłbic wykonać. Jak poinformował minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski, lekarze mają też pierwszeństwo do testów. Każdy medyk, który ma podejrzenie zetknięcia się z koronawirusem i wysokie prawdopodobieństwo, ma prawo na pierwszej linii do testów i do tak zwanej szybkiej ścieżki. Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zaapelowało do przedsiębiorców o umożliwienie pielęgniarkom i położnym robienia zakupów poza kolejnością. Wyrazy uznania, które otrzymują od polskiego społeczeństwa, są bardzo miłe, ale bardziej wymierne byłoby, gdyby po długim, intensywnym dyżurze mogliby zrobić zakupy bez kolejki. Aby wesprzeć lekarzy, powstało wiele akcji. W te o nazwie Gastro Pomaga oraz Posiłek dla Lekarza włącza się coraz więcej restauracji. Polacy wspierają też służbę zdrowia, szyjąc maseczki oraz duchowo, m.in. poprzez akcję modlitewną Adoptuj Medyka. Tarcza antykryzysowa ma zostać uzupełniona o nowe rozwiązania. Chodzi o zapisy dotyczące m.in. przedsiębiorców zatrudniających od 10 do 49 pracowników oraz rolników objętych kwarantanną. Rządowy projekt ustawy w tej sprawie będzie procedowany i został skierowany przez Sejm do Komisji Finansów Publicznych. Tarcza antykryzysowa, która ma za zadanie pomóc polskim przedsiębiorcom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa, weszła w życie z początkiem kwietnia. Chęć skorzystania z pakietu rozwiązań zadeklarowały już setki tysięcy Polaków, podkreśliła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Na dzień dzisiejszy, na tę chwilę, zostało złożonych ponad 340 tysięcy wniosków. Dziś padły nowe propozycje rozszerzające pakiet pomocowy dla przedsiębiorców. Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników będzie mógł liczyć na 50-procentową ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne. Poinformowała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, zapowiadając także uruchomienie pożyczek dla firm, które znalazły się w kłopotach. Drugi ważny element płynnościowy, który pojawia się w tej ustawie, to jest nowy fundusz, który będzie uruchamiał Bank Gospodarstwa Krajowego. Będzie to Fundusz Gwarancji Płynnościowych. Jest to instrument, który jest skierowany do średnich i dużych firm. On pozwala zaciągnąć kredyt gwarantowany do 80%. Wartość całkowita kredytu może sięgać 250 milionów złotych.
Z tego funduszu, jak zaznaczyła minister Emilewicz, będą mogły być także finansowane odsetki od kredytów. A zatem ci, którzy dzisiaj znajdują się w trudnościach i mają kłopoty z ratalną spłatą kredytów, mogą już na podstawie umowy banków z panem prezydentem prosić o wakacje kredytowe, bądź też jednak jeśli stać ich na spłatę, ale jest to dla nich dziś trudniejsze, będą mogli skorzystać z dopłat do odsetek właśnie na mocy tej ustawy, którą dziś przyjął rząd. Z kolei wsparcie pożyczkowe dla małych firm z 15-miesięczną karencją w spłacie będzie oferowała Agencja Rozwoju Przemysłu. Wprowadzono także propozycję dłuższego postojowego dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej. Pomoc otrzymają także rolnicy, którzy ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy. Całość pakietu uzupełniającego do tarczy antykryzysowej wyniesie ponad 11 miliardów złotych. Wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej dla wszystkich obywateli 10 lub 17 maja. Taki scenariusz przewidują przepisy uchwalone wczoraj przez Sejm. Równocześnie Jarosław Gowin, który zrezygnował z funkcji wicepremiera, szuka poparcia wśród opozycji dla zmiany konstytucji i przesunięcia wyborów o 2 lata. Pierwsze głosowanie dotyczące wyborów korespondencyjnych Prawo i Sprawiedliwość przegrało. Pojawił się jednak kolejny projekt, który uzyskał poparcie. Zakłada ono, że tydzień przed wyborami poczta rozpocznie dostarczanie pakietów wyborczych do obywateli. Nikt nie będzie musiał składać żadnych wniosków, zgłaszać potrzeby uzyskania pakietu wyborczego, czy też podejmować jakiejkolwiek aktywności dla uzyskania karty do głosowania. Po oddaniu głosu w dniu wyborów wyborca schowa kartę do specjalnej koperty. Następnie ze specjalnym oświadczeniem potwierdzającym jego tożsamość włoży ją do kolejnej koperty i dostarczy do specjalnej skrzynki, która będzie pełniła funkcję urny. Wiąże się to z różnymi wyzwaniami, ale wyzwaniem najważniejszym i obowiązkiem polityków, państwa jest przeprowadzenie wyborów w terminie przewidzianym przez konstytucję. Przekonuje Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości. Za kradzież karty do głosowania lub próbę jej podrobienia będzie groziła kara do 3 lat więzienia. Opozycja krytykuje nowe przepisy i domaga się wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Nie zapomną wam tego pracownicy Poczty Polskiej. Nie zapomną wam tego ci, którzy będą musieli zajmować się liczeniem głosu. Święte są życie i zdrowie. Święte są życie i zdrowie obywateli Rzeczpospolitej, a nie data 10 maja, 17. Po trupach do urn. Taki jest cel Kaczyńskiego i taki jest cel PiSu. Czy zwróciliście uwagę, że tutaj nawet ci, którzy nie zginą w pierwszej epidemii, zostaną dobici przez Jarosława Kaczyńskiego i jego komratów? Rozwiązanie pozytywnie ocenia prezydent, mówi jego rzecznik, minister Błażej Spychalski. Pan prezydent wielokrotnie o tym mówił, że jeżeli zachowane będą zasady bezpieczeństwa i zasada powszechności tak fundamentalna w naszym porządku konstytucyjnym, to takie rozwiązania powinny być przyjęte. Zanim projekt trafi na biurko prezydenta, musi się nim zająć Senat. Senat Rzeczpospolitej nie będzie stosował żadnej blokady, tylko będzie stosował jak najstaranniejszy, jak to tylko jest możliwe w warunkach pandemii, proces legislacyjny. Mamy na to 30 dni. Oświadczył marszałek Tomasz Grodzki. Opinie do projektu na jego zlecenie mają wydać m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich i Sąd Najwyższy. Jeśli ta ustawa nie zostanie uchwalona, to będziemy musieli działać na kanwie obowiązującego prawa. Tradycyjne komisje, tradycyjne głosowanie. No, tego chcielibyśmy uniknąć, ale jak widzę, marszałek Grodzki nie ma takich oporów. Tymczasem Jarosław Gowin daje sobie 30 dni na rozmowy z opozycją w sprawie poparcia jego projektu zmiany konstytucji. Zakłada on przedłużenie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy i przeprowadzenie wyborów za 2 lata. Ten projekt poparło Prawo i Sprawiedliwość, nie popiera opozycja. W związku z tym, jako odpowiedzialny polityk, podałem się do dymisji, jak państwo wiecie, i rozpoczynam konsultacje. Rozmowy z opozycją wspólnie z liderem porozumienia będzie prowadził poseł Kamil Bortniczuk, który zrezygnował z funkcji wiceministra funduszy i polityki regionalnej. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej może doprowadzić do bankructwa państwa, mówi szef porozumienia Jarosław Gowin. Wprowadzenia restrykcji domaga się opozycja, aby przesunąć termin wyborów prezydenckich.
Platforma Obywatelska od kilku tygodni żąda wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Choć 10 lat temu, kiedy w Polsce wystąpiła powódź, Donald Tusk nie zgodził się na wprowadzenie tego stanu. Było to już przed wyborami prezydenckimi, które wygrał Bronisław Komorowski. Bo nie było do tego powodów. No, oczywiście. To jest nie do porównania. Zgodnie z konstytucją, aby zapobiec skutkom katastrof naturalnych, rząd może wprowadzić stan klęski żywiołowej na 30 dni. Przedłużenie wymaga zgody Sejmu. Stan nadzwyczajny może mieć katastrofalne skutki, mówił wczoraj lider Porozumienia i były już wicepremier Jarosław Gowin. Stan klęski żywiołowej wiąże się z koniecznością odszkodowań, w tym ogromnych odszkodowań dla wielkich zagranicznych koncernów. Utrzymanie stanu klęski żywiołowej przez 3 miesiące mogłoby doprowadzić do bankructwa państwa. Budżet państwa musiałby płacić za straty poniesione przez firmy na skutek pojawienia się żywiołu, powodzi, pożaru czy jak obecnie pandemii koronawirusa. To byłoby duże obciążenie, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Uściński. Z pewnością byśmy starali się jakoś ograniczyć te odszkodowania dla zachodnich koncernów. Ale no, trzeba by było się liczyć z koniecznością wypłaty odszkodowań lub nawet z procesami sądowymi. Choć obecnie stan klęski żywiołowej nie obowiązuje, to większość ograniczeń z niego płynących już funkcjonuje. Ograniczone jest prowadzenie działalności gospodarczej, przemieszczanie się czy możliwa jest przymusowa kwarantanna. O tym, czy odszkodowanie firmie się należy, decyduje wojewoda, czyli przedstawiciel rządu. Sądy powszechne są organem odwoławczym. Odszkodowanie pokryć może tylko część strat. Te, które by uszczupliły majątek poszkodowanego, podlegałyby rekompensacie. Nie podlegałyby rekompensacie utracone korzyści, czyli wszelkie zarobki, wszelkie zyski, które dany przedsiębiorca uzyskałby, gdyby działalność gospodarczą prowadził. Podkreśla adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej ułatwia uzyskanie rekompensaty. Dlatego przedsiębiorcy mogą także domagać się odszkodowania za opóźnienie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Zarówno działanie, jak i zaniechanie może skutkować odszkodowaniem, jakąś odpowiedzialnością odszkodowawczą. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz nie wyklucza wprowadzenia większych obostrzeń za 2 tygodnie, jeśli liczba zachorowań dalej będzie rosła. Wtedy będziemy pewnie musieli wprowadzić stan klęski żywiołowej, bo innego trybu konstytucyjnego nie ma. Jednocześnie Ministerstwo Rozwoju pracuje nad rozwiązaniami, które w przyszłości pozwolą odmrozić polską gospodarkę. Pakiet mobilności przyjęty. Teraz dokument trafi do Parlamentu Europejskiego. Przepisom sprzeciwiło się 8 krajów członkowskich, w tym również Polska. Pod koniec marca do instytucji unijnych została wystosowana prośba o zaprzestanie prac nad pakietem mobilności. Wystąpiliśmy, mówię tutaj w liczbie mnogiej, z grupą Pais le Mandit, z ministrami odpowiedzialnymi za transport w 8 państwach Unii Europejskiej, z apelem kierowanym do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o to, aby odroczyć, zawiesić pracę nad pakietem mobilności. Ich zdaniem przepisy budzą duże kontrowersje, szczególnie w kontekście obecnej pandemii. Zdaniem europoseł Jadwigi Wiśniewskiej pakiet mobilności zaszkodzi wielu firmom transportowym. Pandemia w sposób bardzo wyraźny uderzy firmy transportowe, bo to są firmy małe i średnie. Zatem wprowadzenie kolejnych obciążeń właśnie dla tego sektora spowoduje jeszcze większy regres i upadek w tej branży. Teraz pakiet mobilności musi zostać zatwierdzony przez Parlament Europejski. Zasady dotyczące pracy kierowców i ich powrotów zaczną obowiązywać 20 dni po publikacji przepisów. Pozostałe przepisy zaczną obowiązywać 18 miesięcy po ich wejściu w życie. Australijski Sąd Najwyższy uniewinnił 78-letniego kardynała George'a Pella od zarzutu pedofilii. Sąd zwrócił uwagę, że sądy niższych instancji w ogóle nie brały pod uwagę niewinności oskarżonego, a wszystkie wątpliwości wbrew zasadom uznawano na niekorzyść księdza kardynała. Wyrok Sądu Najwyższego z zadowoleniem przyjęła Stolica Apostolska. Sąd Najwyższy Australii uniewinnił księdza kardynała George'a Pella, skazanego na 6 lat więzienia za rzekome molestowanie seksualne 2 nieletnich chłopców. W trakcie procesu nie została udowodniona wina kardynała. Co więcej, jedna z rzekomych jego ofiar wyznała na łożu śmierci, że nie była molestowana. W całym tym procesie, na co zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, ani w jednym momencie
Nie założono, że ksiądz kardynał Pell może być niewinny. Czyli z góry założono, że jest winny i teraz należało to udowodnić. Oba wcześniejsze procesy urągały zasadom sprawiedliwości. W pierwszej instancji ława przysięgłych uznała księdza kardynała za niewinnego. Po tej decyzji natychmiast zmieniono skład ławy. Nowi przysięgli już zgodnie z oczekiwaniami prokuratury uznali duchownego za winnego. W drugiej instancji sąd konsekwentnie lekceważył dowody przedstawiane przez obronę kardynała, mówi redaktor Sebastian Karczewski, autor książki Pedofilią w Kościół. Druga rzecz taka istotna, na którą zwrócił również uwagę Sąd Najwyższy w Australii w tymże wyroku, a mianowicie taka, że wszystkie wątpliwości występujące w tym procesie wyjaśniono na niekorzyść oskarżonego, czyli odwrócono ten system sprawiedliwości. Ksiądz kardynał Pell, zanim został fałszywie oskarżony, był bliskim współpracownikiem Ojca Świętego. Odpowiadał za finanse Watykanu. Stolica Apostolska po wyroku Australijskiego Sądu Najwyższego wydała specjalne oświadczenie. Stolica Apostolska, która zawsze obdarzała zaufaniem australijskie władze sądownicze, przyjmuje z zadowoleniem jednomyślne orzeczenie Sądu Najwyższego wobec kardynała George'a Pella, uwalniającego od zarzutów wykorzystywania małoletnich i uchyla wyrok skazujący. Ksiądz kardynał zawsze podkreślał swoją niewinność. Przyznał, że jego niesłuszne oskarżenie było poważną niesprawiedliwością. Jednocześnie ksiądz kardynał podkreślił, że nie żywi złych uczuć wobec swojego oskarżyciela. W niewinność księdza kardynała Pella wierzył ksiądz arcybiskup Peter Comensoli, metropolita Melbourne. Miałem poczucie, że rozumiałem tego człowieka i przyjąłem to, kiedy powiedział, że jest niewinny. Przyjąłem to, ale zaakceptowałem również procesy przed naszymi sądami i to, co było ich konkluzją. Jak podkreśla redaktor Sebastian Karczewski, australijskie procesy kardynała Pella miały przebieg podobny do wielu innych procesów księży oskarżonych o pedofilię, procesów prowadzonych według stalinowskich reguł. Jeśli jest oskarżony, to trzeba udowodnić jego winę, nawet jeśli jest niewinny. I to jest w aktach, to można znaleźć w aktach, gdzie podczas zeznań, podczas procesów sędziowie, adwokaci szukają dowodów winy, nawet jeśli one są fałszywe, nawet jeżeli mają świadomość co do fałszywości tych dowodów. Ksiądz kardynał George Pell spędził 13 miesięcy w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Po wyroku Sądu Najwyższego wyszedł na wolność. W związku z pandemią wiele państw wciąż zaostrza blokady i restrykcje. Są jednak takie kraje, w których na horyzoncie pojawia się wizja złagodzenia obostrzeń. Choć we Włoszech liczba zakażeń i zgonów z powodu koronawirusa jest ogromna, to dane wskazują na pewną poprawę sytuacji. Szef obrony cywilnej Angelo Borelli, prezentując dane, podkreślił, że trzeci dzień z rzędu spada liczba chorych na oddziałach intensywnej terapii. Łączna liczba chorych wynosi obecnie 93 tysiące. 65% wszystkich zakażonych przebywa teraz w domowej izolacji z lekkimi objawami lub bez nich. Wyleczonych zostało 22 800 osób. To jest coś, na co czekają Włosi od bardzo dawna, bowiem codziennie podawane o godzinie 18 informacje dotyczące kolejnych zarażeń i kolejnej liczby osób zmarłych budzą trwogę. Dlatego każdy taki, nawet najmniejszy znak nadziei jest odbierany przez wszystkich bardzo radośnie. Mówi ojciec Piotr Andrukiewicz, redemptorysta. Mimo tych pozytywnych informacji nie powinno się obniżać poziomu alarmu, bowiem nadal jest wielu chorych, podkreślił Luca Riccelli z Komitetu Naukowego doradzającego rządowi Giuseppe Contego. Nie wiadomo, kiedy mogłaby się zacząć tak zwana faza druga, czyli stopniowego otwierania kraju i łagodzenia restrykcji. Mówi się już o przygotowaniach do drugiej fazy, ale jak powiedział minister Di Maio, ta druga faza oznacza nie tyle, że możemy wszyscy wyjść nagle na ulicę, tylko będzie ona polegała przede wszystkim na ponownym uruchomieniu części gospodarki. Obecne restrykcje obowiązują we Włoszech do 13 kwietnia. To były informacje dnia, kolejne wydanie po apelu jasnogórskim. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.